Witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj w końcu pokażę Wam moje akwarium, które do mnie przed chwilą przyszło. Kurier mi je przyniósł. I jest to akwarium 54 litry, to o którym Wam już mówiłam w poprzednich filmikach i dzisiaj nagram jego unboxing. Mój piesek mi chyba będzie pomagał. A tutaj sobie jak zawsze Gucio pływa w swoim akwarium i prawdopodobnie być może Gucia zostawię w tym, co jest. Ale tu jeszcze się waham. Ale teraz weźmiemy się za otworzenie. Nie przedłużam, tylko biorę się już za otwieranie. Paczka jest ze sklepu internetowego Trzmiel. No co widać chyba już po etykietce. Jeszcze tu po bokach. Może najpierw otworzę, a potem do Was wrócę, żeby nie trwało to wszystko za długo. Oczywiście dużo folii. Widzę, że jest dobrze zabezpieczone. Żeby się nic nie potuszało. Już teraz Wam mogę pokazać na razie pudełko, ale już widzicie, jakie to jest akwarium. Tak, tak jak Wam mówiłam, 54 litry i wymiary jego wynoszą 60 długość, no i 30 głębokość i wysokość 30. I jest to akwarium z firmy Aquael i z funkcją, jeżeli chodzi o światło, oświetlenie nocne i dzienne. Ja zamawiałam z pokrywą białą, mam nadzieję, że takie przyszło, bo zależało mi, żeby mi pasowało tutaj do mebli, bo prawdopodobnie będzie ono stało tutaj, ponieważ ta komoda jest większa, więc zmieściłyby się nawet dwa te akwaria, ale no zobaczymy. Więc ja je otworzę i Wam dokładnie pokażę. I tak wszystko się zgadza, pokrywa jest biała, tak jak chciałam. Tu jest otwór na karmienie rybek. O, zobaczcie, pokrywa jest otwierana też. Tu jest oświetlenie. Teraz pozostaje to tylko jeszcze wyjąć z tego opakowania. Tak się już prezentuje akwarium. No i akcesoria do niego, ponieważ w zestawie jeszcze był filtr i grzałka, więc też Wam zaraz pokażę. To w sumie jeszcze nie wiem, do czego służy, ale pewnie do przymocowania może grzałki, filtru albo pokrywy. Tu jeszcze jakaś reklama, więc też Wam za chwilę pokażę. No i oczywiście też paragon. Jest instrukcja. Najpierw może Wam pokażę pokrywę. Oświetlenie jest już zamontowane i tu jeszcze dodatkowo mamy otwierane na karmienie rybek. Jeżeli chodzi o dno, to tutaj widzę, że chyba papier jest przyklejony po prostu, żeby się nic nie porysowało. Do zestawu była dołączona grzałka. I jeszcze filtr. Filtr jest ten. Zastanawiam się, czy muszę mieć to opakowanie, czy nie mogę mieć samej gąbki na wierzchu, ale zaraz zobaczę.
Tak, mamy przysawki i... Jeszcze coś chciałam poczytać o tym filtrze. I oprócz akwarium i pokrywy, tak jak już wam pokazywałam, mamy filtr, grzałkę. No i jeszcze dodatkowo jakąś książeczkę, jest to chyba reklama, ale w sumie też mogę wam pokazać. Różne biotopy. O, bojowniki. Jeszcze i w sumie tyle. Więc to jest cały unboxing mojego akwarium. Co do rybek, jakie zamierzam w nim trzymać, już był o tym osobny filmik, ale oczywiście trochę się zmieniło, ponieważ też odradzaliście mi łączenie na przykład bojownika plus bojowniczki, że nie jest to zbyt prosta sprawa i też mogą bojowniczki wobec siebie być agresywne, czyli samiczki bojownika. I też rzeczywiście poczytałam i w sumie myślę, że rzeczywiście, ogólnie tak jak czytałam wcześniej w internecie, to często było, że rzeczywiście bojowniczki nadają się ogólnie do akwariów towarzyskich i one raczej mają usposobienie łagodne i to samce bojowników są agresywne, ale rzeczywiście, jeżeli bojowniczki też bywają agresywnie, to lepiej nie ryzykować, więc myślę, że ten pomysł, o którym wam wspominałam właśnie, żeby robić coś w stylu haremu, czyli bojownik z bojowniczkami, to raczej nie będę tego pomysłu realizować, więc myślę, że bardziej tutaj skupię się na innej propozycji, jeżeli chodzi o rybki. Też pisaliście mi komentarze z propozycjami, za które bardzo wam dziękuję i oczywiście chętnie je czytam, ponieważ są też bardzo pomocne. Dlatego jeżeli nie będę do tego akwarium dawać mojego bojownika, którego mam aktualnie, czyli Gustawa, to będę tutaj mieć prawdopodobnie kiryski, nie wiem, być może dwa glonojady lub samice glonojada. No, czyli o zbrojnikach mówię. I jeszcze bym coś dodała, no i oczywiście ślimaki. I myślałam jeszcze nad dodaniem czegoś, radziliście mi gupiki chyba Endlera. Ale no jeszcze pomyślę, bo jeżeli bym się zdecydowała na gupiki, to tylko raczej na samce, ponieważ no nie chciałabym mieć później przepełnienia w akwarium, jeżeli bym dała samiczki. Dlatego no tutaj się jeszcze zastanowię, bo jeżeli by byłoby to akwarium bez bojownika, no to chciałabym tutaj kiryski i no nie wiem, na przykład dwa zbrojniki. No i coś jeszcze myślałam, żeby dodać. Ale to też nie wiem jeszcze. A jeżeli z bojownikiem, no to nie wiem w sumie, bo kirysku chyba z bojownikiem nie można. A bojowniczek nie dam, bo jednak rzeczywiście mogłoby to ciężko wyglądać, jeżeli rzeczywiście bojownik byłby agresywny w stosunku do niektórych bojowniczek. One jeszcze wobec siebie mogłyby być, więc tak jak mówię, już od tego pomysłu tutaj zrezygnowałam z tego pomysłu. Więc, no tak jak mówię, jeszcze zobaczę. Ale w tym filmiku to jest już wszystko. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnych.